Ach, i to jest życie. Tylko trochę zgłodniałem. Ha, mam pomysł. Su! Co tam, Sami? Podałabyś mi słoik Nutelli? Myślałam, że coś się stało. Proszę, Wasza Wysokość. Dziękuję, Su. Jesteś najlepsza. Wiem. Czy mogę wrócić do swoich spraw? Chyba jeszcze chipsy nam zostały, prawda? Dobra, rozumiem. Prawie mi dobrze. Jak to prawie? Gdybyś mogła mi podać jeszcze szklankę wody. Bez przesady. Jesteś najbardziej leniwym szlamem na świecie. Idź i sam sobie weź. Czekaj, momencik. Mam pomysł. Zrobimy sobie coś, z czego napijemy się wody, nie schodząc z łóżka. Za mną, Su! Panie i panowie, witamy w naszym show. Będziecie świadkami powstania czegoś unikatowego. Dyspozytorek na wodę z... bezużytecznych rzeczy. Moja asystentka Suzy wam pokaże. Ani mi się śni. Jak już zacząłeś, to skończ. Okej. Będzie potrzebna puszka po chipsach i pusta tubka po paście do zębów. Tubka po paście? Zagięłaś mnie, asystentko Su. Na razie przyda się nakrętka. Co do tubki na pastę, to będzie niespodzianka. Cześć wszystkim. Prawie zapomniałam się przywitać. Właśnie odrysowuję otwór na pokrętełko. Wiecie, że Su jest zapominalska? Ej, to nie było miłe. Czy kiedykolwiek o czymś zapomniałam? Zastanówmy się. Zapomniałaś nakarmić puszka, zadzwonić do Samanty. Czekaj! Zapomniałam powiedzieć widzom, żeby uważali z ostrymi narzędziami. Daj spokój, Sami. Każdemu może się zdarzyć. Teraz trochę porysujemy. Zaznaczymy miejsce na naczynie z wodą. Szczerze? Ja o niczym nie zapominam. Wiadomo, jesteś super szlamem z super pamięcią. Co to za zapach? Pachnie, jakby coś się przypalało. O nie, ciasteczka! Mówiłam, każdemu się zdarza. Tymczasem wytniemy spory otwór w puszce. Pamiętajcie, żeby poprosić dorosłych o pomoc przy pracy z nożykiem. Tym razem nie zapomniałam. Nie wierzę. Zapomniałam, że piekłem ciasteczka. Do niczego się nie nadają. Nie martw się. Zdarza się nawet najlepszym. Coś tak żenującego. Nie sądzę. Oczywiście. Udowodnię ci. Ten etap mamy za sobą. Pocieszmy razem Sama. Napiszcie w komentarzach o sytuacjach, kiedy czegoś zapomnieliście. Jedziemy dalej. Teraz pomalujemy puszkę na biało farbą w sprayu. Tylko uważajcie z nią. Wcześniej przykryjcie stolik, żeby go nie ubrudzić. Patrzcie, prawdziwa sztuka. Będzie jednokolorowe i nudne. Też mi coś. Oj, Samuś, zawsze lubiłeś kolorowe szczegóły. Myślałaś, że mogłoby być inaczej? Prawdziwa z ciebie chodząca impreza. Nie, król parkietu. Jestem szlamsterem. Odłóżmy puszkę, żeby wyschła. Co do ciebie, panie... Szlamster. Sam szlamster. Tak, właśnie. Zastanów się, panie szlamsterze, jak udekorujemy dyspozytorek. Z przyjemnością. Czas na pastę do zębów. Zgadza się. Dziękuję. Proszę bardzo. Wiesz, co z tym zrobić? Tak jest. Szybko. I dzięki, że umyłeś, Sami. Nie ma za co. Teraz przejdziemy do pokrętła w dyspozytorku, a tubkę nieco potniemy. Nieźle. Lubię wszelkie pokrętła, kółka i zębatki. Ostatnio byłem taki szczęśliwy, gdy robiliśmy nasz własny sejf. Pamiętacie? Napiszcie w komentarzach, jeśli tak. Filmik z sejfem? A, ten, w którym pomieszały ci się litery z cyframi. Nie ten. No już, daj spokój. Mówię, każdemu zdarza się zapomnieć. Dobra, spróbuję się przyzwyczaić. To nie będzie łatwe. Bardzo się cieszę. A to nasz stolik. Pamiętajcie, ważne, żeby znaleźć środek nakrętki. Teraz zdejmujemy. Prosta sztuczka na wyjęcie niepotrzebnej części. Pa, pa. Ej, uważaj! Wybacz, rozkojarzyłam się trochę. Pamiętacie, jak mówiłam o znalezieniu środka? Narysujemy dwa kółka po środku nakrętki.
Wkrótce zrobimy z nich półcentymetrowe otwory na słomki. Uważaj! Te nożyczki są bardzo ostre! Pamiętaj, zawsze jestem gotowy do podjęcia się niebezpiecznej roboty! Dziękuję! Naprawdę to doceniam! Ale nie tej nudnej! Ha, ha, ha! Nie wątpię! Sekundka... I mamy słomkę! Jest na swoim miejscu! Ważne, żeby nakrętka była w połowie słomki! No to przymierzamy! Wygląda na gotowe! Prawie! Słomka idealnie pasuje! Zabezpieczmy ją klejem! Swoją drogą, co wlejemy do naszego dyspozytorka? Ja bym wlała wodę z miętą i cytryną. Pycha! Że co? Przecież to niedobre! Jak to? Woda z miętą i cytryną jest dobra na lato. Szczególnie na upały. No i jest zdrowsza niż napoje gazowane. Odświeżająca i zdrowa. Rozpatrzę twoją propozycję, Suzy. Aha, gotowe. Nie potrzebujemy już tego. Trzymaj, Su. Pospieszmy się i dokończmy to. Nie mogę się doczekać rezultatu. Ja też, Sami. Ale i tak mamy trochę do zrobienia. Raz i dwa. Muszę przyznać, że dzięki tym naklejkom wiadomo, w którą stronę kręcić, żeby leciała woda. Lubię to! To co, gotowy na spróbowanie smacznej wody? Nie tylko smaczna, ładnie wygląda. I zdrowa, jak już mówiłam. Nie ma nic lepszego na upalne lato. Sprawdźmy, czy działa, ale bez sztuczek. Czyli bez mojego panie i panowie? Dokładnie, nie musisz. Nie mogę się oprzeć, on wygląda świetnie. No to już. Panie i panowie, mam zaszczyt zaprezentować ten oto odświeżający dyspozytor autorstwa firmy Su i Sanster. Su i Sanster? Co to za nazwa dla firmy? Działa! Ekstra! Nie, to szlantastyczne! Proszę, możemy spróbować. Łyczka, Sami? Szlantastycznie orzeźwiające. To się zgadza. Dzięki, że nam towarzyszyliście. Do następnego. Polubcie ten filmik, subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzach, co wy byście wlali do dyspozytorka. Na razie!